Według najnowszych doniesień kolorowej prasy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie chcą już dłużej zwlekać ani ze ślubem, ani ze wspólnym zamieszkaniem. Temat połączenia dwóch rodzin ma być ponoć szczegółowo omówiony przy wigilijnym stole. Wydaje się, jakby publika zaledwie wczoraj została poinformowana o uczuciu, które połączyło Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a i tak wiemy już o ich związku więcej niż bylibyśmy w stanie przetworzyć. Jest to oczywiście w dużej mierze zasługa Pauliny Smarzcz, która przez ostatnie parę tygodni intensywnie prała brudy byłego męża w mediach społecznościowych. W międzyczasie jednak z kolorowej prasy docierają do nas informacje od innych źródeł z otoczenia pary, które zdają się potwierdzać, że związek Cichopek i Kurzajewskiego faktycznie rozwija się w imponującym tempie. Magazyn Party donosi tym razem, że choć Kasia i Maciek faktycznie są już szczęśliwie zaręczeni, to przed ślubem postawili sobie za punkt honoru zorganizowanie wspólnego gniazdka. Na celowniku mają przestronne domostwo, które byłoby w stanie pomieścić wszystkich ich bliskich. Najpierw chcieliby razem zamieszkać. Teraz Maciej mieszka z mamą, a Katarzyna z dziećmi. Rozglądają się za dużym domem, w którym wszyscy czuliby się komfortowo. Zarówno mama Macieja, która potrzebuje jego pomocy, jak i dzieci Katarzyny. Co niesłychanie istotne, kurzopki mogą się ponoć cieszyć absolutnym wsparciem najbliższych, którzy doceniają fakt, że para idealnie do siebie pasuje. Ich bliscy uważają, że idealnie do siebie pasują, dlatego nie powinni zwlekać ze ślubem i szybko ustalić datę, dodaje cytowany przez Party przyjaciel zakochanych. Na tym jednak nie koniec. Magazyn ustalił, że wątek zaślubin, a co za tym idzie też i połączenia dwóch rodzin, ma zostać poruszony przy wigilijnym stole, przy którym zasiądą również rodzice Kasi, jej brat oraz babcia, a także mama Macieja i, o ile się uda, jego synowie. Naturalnie nie dało się ominąć pytania o to, jak para znosi internetowe wybryki Pauliny Smarzcz. Oni są już tym bardzo zmęczeni, Kasia mocno to przeżywa. Maciej robi wszystko, żeby zrekompensować jej te ciężkie chwile, podaje informator Party. Czyżby szykowało nam się letnie wesele? Myślicie, że kobieta petarda dostanie zaproszenie?